zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi! Przyłapaliście mnie na zabawie dinozaurem z zabawką! O, na pewno lubicie dinozaury. Lubicie je, prawda? Tak, są po prostu odlotowe. Tak, to co mnie się w nich podoba, to to, że tak bardzo się różnią od siebie. Tak, wow. Dinozaury żyły kiedyś na naszej planecie. No a skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że znajdujemy ich skamieliny. Tak, skamieliny dinozaurów. Fajne, co nie? Tak! Skamieliny to resztki roślin i rozmaitych gatunków zwierząt z odległych, prehistorycznych czasów. Jej, uwielbiam dinozaury. Dlatego dziś poznamy je lepiej i kto wie, może uda nam się znaleźć jakieś skamieliny! Jej, patrzcie na to, tak. To wiaderko pełne piasku. Aha, tak, znalazłem piasek na podwórku. Teraz możemy użyć naszych narzędzi i zobaczyć, co się w nim kryje. Może znajdziemy jakieś skamieliny? Tak, dobra. Narzędzia, które mamy, to szkło powiększające. Wow, świetnie, użyjemy go, żeby patrzeć na piach z bliska. Mam też szpikulec. Tak. Szpikulec i małą łopatkę, by móc grzebać i kopać w piasku. A potem zobaczcie, to pędzelek. Jest miękki i bardzo delikatny. Na pewno nie uszkodzimy nim skamieliny. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, mnóstwo piachu. Wiecie, pora wziąć naszą małą łopatkę i szpikulec. I trochę tu pogrzebać. O tak. Tak, wygrzebmy dziurę w piasku. Super. No, to skoro trochę już w nim pogrzebaliśmy... O, tak. Wiecie, chyba coś tu mam. Widzicie to? O, tak. Znaleźliśmy jakąś skamielinę. Tak, ma szary kolor. Ha, ciekawe. Wow, spójrzcie. Jej. Archeolodzy uwielbiają to robić. Tak, to oni odkryli większość znanych skamielin. Może kiedyś wy zostaniecie archeologami. Wow, patrzcie na to. Tak, to skamieliny z piasku. A teraz patrzcie na to. Tak, to też skamielina. Wow, oczyścimy ją. Wow, zobaczcie. Tak, to mi wygląda na ząb. Może któryś z tych na dole. Co za znalezisko. Dobrze, wysypmy to. Trzeba zostawić po sobie porządek. Okej, a teraz przyjrzyjmy się reszcie skamielin. Ta tutaj jest przefajowa. Wygląda ciekawie, jak jakaś skamielina owada czy coś. Nie mam pojęcia. Kto wie, może to jakiś rodzaj dinozaura? Sam nie wiem. To może być jakaś część dinozaura. Ale co ja tam wiem? Ale to rozpoznaję. Tak! Wow! Jestem pewien, że to skamielina. Wygląda jak jakieś małe żebra. Widzicie? Tak! Znaleźliśmy żebra malutkiego, tyciutkiego dinozaura. Tak! Skoro to są żebra, to cały dinozaur musiał być bardzo mały. O, gdzieś taki. Wow! Hej, ho! Hej! Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Wow! Ho, ciekawe. To mi wygląda na jakiś kamień. Kto wie? Popatrzcie. To chyba skamielina podwodnego rodzaju dinozaura. Tak. Jest taka gładka i lśniąca. Troszkę mi przypomina muszelkę czy coś. Ale co ja tam wiem? Wow, szukanie w piasku skamielin to świetna zabawa, naprawdę. Tak.
Wow, może następnym razem to wy wyjdziecie pogrzebać w piasku. Z odpowiednimi narzędziami moglibyście kopać i, kto wie, znaleźć jakąś swoją skamielinę? Wow, byłoby super! Jej, skamielinę trzeba wykopać i oczyścić pędzelkiem. Wow, tak, kocham dinozaury. Też je kochacie? Tak, są superowe. Wow, spójrzcie tylko ile rodzajów. Wow, hej, zobaczcie, czy wiecie co to za dinozaur? Tak, ten dinozaur to T-Rex, zwany inaczej Tyrannosaurus Rex. Wow, ależ to był straszny dinozaur. Tak, ten dinozaur na pewno jadł mięso, czyli inne dinozaury. Tak, czyli tyranozaur był mięsożercą. Tak, jeśli jest się mięsożercą, je się mięso. Tak, a T-Rex na pewno był mięsożercą. Sami zobaczcie, jakie miał wielkie, ostre zębiska. Wow. A widzieliście tego? Ten dinozaur zwie się brontozaur. Wow! Jaki fajniusi dinozaur. Ależ ma długą szyję. Wow! Dzięki niej mógł bardzo łatwo dosięgnąć liści w koronach nawet najwyższych drzew. Tak, zjadał mnóstwo liści. A to dlatego, że brontozaur był roślinożercą. Tak! Jeśli jemy tylko liście i inne części roślin, to jesteśmy roślinożercami. Tak, tak samo jak brontozaur. T-Rex? Mięsożerca? Brontozaur? Roślinożerca. Wow! Hej, myślę, że to dobry moment na dinozaurową piosenkę! Tak! Gdy świat młody był i nie było nas, po ziemi one chodziły. O dinozaurach sprzed milionów lat zaśpiewać chcę o nich wam. Fajne są, fajne są, o bardzo fajne są, fajne są, fajne są, dinozaury fajne są. Niż każdy słoń, ale miały małe mózgi, drobniutkie wręcz. A triceratops miał aż rogi trzy, używał ich, gdy musiał bronić się. A brachiozaury długie szyje miałyby dosięgać liści z najwyższych czubków drzew. Pteranodon mógł latać jak ptak, uwierzyć nam trudno jest w to. A starchy wielkie, tak jak żyrafy, czy to wiesz, latały też. Fajne są, fajne są, o, bardzo fajne są. Czy dromeozaury znasz? Polowały w stadach, to fakt. Elasmozaur władcą oceanów i mórz, i tam on rządził wśród wód. Był taki gatunek zwany ankylozaurem, co miał ogon tak potężny jak młot. Spinozaury wszystkie miały ten dziwny grzbiet, nie wie nikt po co był tajemnicą jest. O nie, tyranozaur zjawił się, podskoczył nikt i miał też potężny ryk. Potwór ten drapieżny tylko mięso wciąż jadł, na jego widok każdy wiał. Ale rączki miał małe i bezużyteczne, nie mógł nic nimi przytrzymać. Fajne są, fajne są, o, bardzo fajne są.
Dinozaurowa piosenka była superowa, nie? Tak, uwielbiam dinozaury i uwielbiam tańczyć. Nie chcieliście tańczyć podczas piosenki? Hej, 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 mam pomysł. Może tak wybierzemy jakiegoś dinozaura i zatańczymy tak jak on. Woohoo! Dobra, kogo wybrać? O, tak, może wybierzemy T-Rexa. Tak, okej, nauczę was teraz tańczyć tak jak T-Rex. Najpierw ułóżcie ręce w ten sposób, no bo wiecie, T-Rex ma krótkie łapy. Potem machajcie nimi jak pazurami. Uch. A potem głośno zaryczcie. Okej, dawać muzykę! Fajne są, fajne są. Ależ to świetna zabawa. Zatańczyliśmy razem jak straszny tyranozaur i nauczyliśmy się dużo rzeczy o dinozaurach. Ale to już koniec odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujecie je ze mną? B-L-I-P-P-I. Blippi! Świetnie! Dobra, to do zobaczenia! Pa, pa, pa!